A już za chwilę porozmawiam o akcji Szlachetna Paczka, w którą włączył się także Onet, czyli nasza redakcja. I w miniony weekend, który był nazwany Weekendem Cudów, zawoziliśmy prezenty od Onetu, paczki szlachetne do rodzin, które potrzebują pomocy. Zaczęło się od wielkiego pakowania. Pakowania paczek, tych szlachetnych, które w tym roku przygotowywaliśmy w Onecie dla kilku rodzin w całej Polsce. W całej naszej firmie opiekowaliśmy się 7 rodzinami z całej Polski, praktycznie z całego terenu Polski. I koordynatorzy koordynowali te paczki w naszych biurach w Warszawie, w Krakowie i we Wrocławiu. Wartość wszystkich paczek oceniamy na ponad 51 tysięcy złotych. Też liczyłam, ile osób się zaangażowało w ramach naszej firmy, to było ponad 320 osób. Kiedy prezenty były już spakowane, porozwoziliśmy je potrzebującym rodzinom. W roli Świętego Mikołaja między innymi Iwona i Tomek. Tak, my z tyłu wieziemy tylko kilka paczek, reszta pojechała busem, już w zasadzie są na miejscu, my ich tam gonimy. A później już tylko radość i wzruszenia. Bilety na koncert Dawida Podsiadło. Wow! Treningi bokserskie, 12 miesięcy. Cały rok. W tamtym roku mieliśmy bardzo skromne święta i w ogóle, a teraz będzie inaczej. Dzięki wam. Dziękujemy bardzo, naprawdę. Super, świetnie jest patrzeć, jak ktoś się cieszy z tego, co dostał. No co wiemy, jak znamy historię rodziny, że ktoś potrzebował tego. Szlachetna Paczka działa w Polsce już od 18 lat. Podczas tegorocznego finału, w drugi weekend grudnia, wolontariusze zapukali do kilkunastu tysięcy domów w całej Polsce. Karol Kosiarowski, Onet. Dziękuję wam bardzo. A w naszym mobilnym studiu sprawczyni tego całego zamieszania, Anna Traczewska, koordynatorka Szlachetnej Paczki w Onecie. Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry. Zadowolona? Bardzo. Bardzo. Moje serce urosło, ja sama urosłam na 2,5 metra w górę. Podobno płakałaś. Oj, wiele razy. Wielokrotnie w ciągu tego weekendu. Tak się wzruszyłam, że łezki same wyleciały. Co cię najbardziej wzruszyło, powiedz, któryś z tych momentów? Najbardziej. Bo mogłem, u jednej z rodzin, do której trafiła paczka z Onetu, Szlachetna Paczka, byłem i tam rzeczywiście były wzruszające momenty. Monika, matka czworga dzieciaków, bardzo fajnych, i tam wszyscy, i mama, i Daria, i Jarek, i Kuba, no i nawet mały Dominik się strasznie cieszyli i płakali, więc tam było wzruszająco. A czy było jeszcze gdzieś bardziej wzruszająco? Ja sama osobiście byłam tylko w tej rodzinie w Warszawie, ale słyszałam wszystkie historie od wszystkich osób, które dostarczały paczki od naszej firmy do rodzin. No to w każdym miejscu praktycznie były łzy wzruszenia i radość ogromna i niedowierzanie. Niedowierzanie i ze strony rodzin i niedowierzanie ze strony nas, bo myśmy to robili po raz pierwszy w większości z nas. Ale niedowierzanie dlaczego? Że to tak może być, że ludzie mogą być tak dobrzy, że mogą chętnie pomagać, że komuś w ogóle przeszło przez głowę, żeby pomóc, ruszyć się i zorganizować pomoc, bo często się ludzie nawet nie oczekują żadnej pomocy. Uważają, że są zdani sami na siebie. Już, tak, zdecydowanie tak, że państwo im nie pomaga, że ta rzeczywistość jest tak okrutna i tak ciężka, że
no, że nie ma szans na polepszenie bytu, a tu się okazuje, że jednak a oni bardzo często potrzebują podstawowych rzeczy w ogóle. Tak, oni potrzebują bardzo różnych rzeczy, bo to w zależności od tego, czego rodzina w danej chwili potrzebuje, to zgłasza. No, w kilku rodzinach, bo opiekowaliśmy się 7 rodzinami w ramach naszej firmy, kilka razy zdarzyło się zapotrzebowanie na węgiel, kilka razy lodówka, czy pralka, czy żywność przede wszystkim, czy ubrania. Bardzo różne są te potrzeby. Zawieźliśmy kilkanaście chyba tam było paczek. 29 dokładnie. A do pani Moniki. Do pani Moniki 29. 29. Ile w sumie tych paczek było przygotowanych? Jaka wartość rzeczy zakupionych, które ty koordynowałaś te zakupy wszystkie? Całkowita wartość wszystkich paczek, tych 7 zespołów, które kompletowały paczki dla rodzin w całej naszej firmie, to jest ponad 51 tysięcy złotych. Mhm. To jest ogromna kwota. To nie były tylko datki finansowe, że ktoś nam wpłacił i robiliśmy zakupy, ale też były te rzeczy, które ktoś przynosił. Także no, wszystko trzeba było policzyć tę wartość. Ponad 320 osób kompletowało te wszystkie paczki. A ile kartonów, totalnie nie pamiętam w tej chwili. Nie policzyłaś? Gdzieś mam policzone, ale z wrażenia zapomniałam. Jak mogłaś w ogóle? Po raz kolejny zapomniałam o czymś. Powiedz mi, no bo to ta szlachetna paczka wspaniale się rozwija. Czy ty masz jakieś informacje w ogóle od organizatorów, ilu dokładnie rodzinom w tym roku szlachetna paczka pomogła? Tak, dostałam te informacje dzisiaj rano. W całej Polsce pomoc... Ale widać wzruszenie u ciebie wciąż. No, oczywiście, że tak. Ja to będę jeszcze przeżywać przez następne kilka dni. W całej Polsce zebrało się ponad 600 tysięcy osób, które brały udział w tym zbieraniu środków i dóbr dla rodzin. I pomoc dotarła do ponad 17 tysięcy rodzin w całej Polsce. To jest ogromna liczba. Zobaczymy jeszcze, na jaką kwotę zostanie podliczona ta cała pomoc. No to rozwija się bardzo. Szlachetna paczka. Bardzo. Myślisz, że stajemy się coraz bardziej czuli na czyjąś niedolę i chcemy bardziej pomagać? Jakie odnosisz wrażenie? Ja myślę sobie, że dobroć w Polakach jest i ona zawsze była. Bo tak patrząc nawet po tych badaniach wykonanych tam przez jeden bank dla szlachetnej paczki, a propos woli pomocy, jak ludzie pomagają, to jest tak, że 79% Polaków przyznaje się do tego, że pomaga. I ta pomoc nie musi być tylko dla obcych osób, ale też między innymi, no przede wszystkim dla osób bliskich. Ale Polacy pomagają, generalnie bardzo, bardzo pomagają. My jesteśmy dobrym narodem. Tak myślisz? Tak, zdecydowanie tak. To dlaczego na co dzień jest tyle w nas złości i takich złych raczej emocji? No bo tak nie wykrzykujemy do siebie, a ja ci pomogę, tylko raczej otwieramy serce. Ale nie byłoby serce. Fajnie, jakbyśmy uśmiechali się. A oczywiście, że tak. Wiesz, jedna zastanawiająca rzecz, że tak jak Polacy chętnie sięgają po portfel, czy sięgają po jakieś swoje rzeczy z domu, żeby przekazać komuś, czy to bliskiemu, czy to obcemu, to zadziwiająca rzecz wychodzi w tych badaniach, o których wspomniałam, że rodziny czy osoby, które potrzebują pomocy, w ogromnym stopniu potrzebują pomocy na przykład w obowiązkach codziennych, takich zwykłych. I to nawet nie chodzi właśnie wtedy o kasę, tylko chodzi o czas. Czyli że na przykład, jeżeli jest mama 4 dzieci, to na przykład, że ktoś mógłby jej pomóc, zająć się tymi dziećmi. Sobą. Tak, żeby mogła chwilę spędzić sama ze sobą. I to jest taki duży rozdźwięk, że no zresztą ja teraz, przepraszam ci, tak? Przerwę. Pani Monika, u której byliśmy, otrzymała od nas voucher do spa. Tak. I to dzieci pomyślały o tym. Tak, to dzieci zgłosiły. Ona sama mówiła o tym, że myślała, że wszystko, co dostaną, przekaże na dzieci, a to się okazało, że to jednak dzieci chciały, żeby mama spędziła, żeby miała chwilę czasu oddechu dla siebie. Jakie było najdziwniejsze, zamówienie to jest złe słowo, ale rzecz, którą zdobyłaś, tak, że ktoś powiedział, że potrzebujemy tego i tego i ty byłaś zaskoczona, że taka rzecz jest potrzebna. Rzecz, która mnie najbardziej zaskoczyła, nie była jasno wyrażoną prośbą o pomoc, ale gdzieś ona wynikła z tego opisu rodziny i potrzeb, które mają. Chłopak z naszej rodziny, 16-latek, Arek, który chodzi do szkoły, do klasy wojskowej, też interesuje się boksem, ale nie ma absolutnie żadnych szans na to, żeby poszedł na boks, bo mamy na to nie stać. Dowiedziałam się, że ktoś mu użyczył takiego worka i sobie powiesił w domu i tam, wiesz, ten worek tłucze, no ale nie umie tego robić. No i postanowiliśmy mu fundować roczne zajęcia w szkółce bokserskiej. Za nim mówił. My też. Tak, to prawda. Założył od razu rękawice i strasznie się cieszył. Tak. To naprawdę, wiesz, jest wyjątkowy moment, kiedy
można chociaż troszkę komuś pomóc. I człowiek też nabiera dystansu jakby do życia, kiedy widzi, jak ludzie mierzą się z problemami, które w naszym codziennym życiu nie istnieją. Tak, bo nam się wydaje, że wszyscy są, wiesz, piękni, młodzi i bogaci, tak? A okazuje się, że jest cała masa... pięknym i młody, to ja już nie wierzę w to, ale... Ale kiedyś byłeś. Wiesz co, myślałem, że zawsze się powiesz... Nie, Tomek, wciąż jesteś piękny. Cały czas jesteś piękny i młody. W każdym razie chodzi o to, że jeżeli nie mamy do czynienia czy w rodzinie, czy gdzieś wśród bliskich, to nie wiemy o tym, jak cała masa ludzi potrzebuje pomocy, bo przecież to są naprawdę miliony ludzi, którzy naprawdę, naprawdę nie mają z czego żyć w tym kraju. I tak się wydaje, no wiesz, środek Europy, Unia Europejska, 40 milionów ludzi tu mieszka, świetnie się rozwijamy i co? I nagle się okazuje, że jest cała masa ludzi, którzy nie dają tak sobie rady, jak ci, których widujemy na co dzień, przynajmniej w Warszawie. No i cała masa jeszcze wolontariuszy, tak, no których część z nich widzieliśmy na sali, na której były składowane paczki. Tak. To też jest niesamowite, co? Że tyle osób od najmłodszych do najstarszych. Do najstarszych, faktycznie. Oni wykonują ogromną pracę jeszcze przed tym finałem, bo przecież też jest tak, że Szlachetna Paczka zbiera zgłoszenia, jakby nominacje do tego, że na przykład jest, o uwaga, jest tu rodzinie w naszej wsi, jest rodzina, która potrzebuje pomocy. Mhm. I to zawsze jest tak, że ludzie ze Szlachetnej Paczki to weryfikują, czy faktycznie tak jest, czy jest to rodzina, która faktycznie potrzebuje pomocy, jaki jest status tej rodziny, czy tam, nie wiem, czy jest na przykład alkohol, czy coś złego się dzieje. I najczęściej oni stawiają na osoby, które chcą walczyć. Chcą walczyć o swoją przyszłość, że jednak nie poddają się. I to jest bardzo ważne. Co, za rok znowu będziemy aż oczywiście zbierać? Oczywiście, chyba, że coś po drodze wymyślisz. No wymyślę. Masz już jakieś plany? Mam. Może nie szlachetno-paczkowe, ale mam za chwilę WOŚP. Także też będzie co robić. A, no właśnie, tak? ja też coś tam zaoferowałem na swój licytację. Czas? Tak, swój czas też. Na licytację Onetu w kwestii Jurka Owsiaka i Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja zaoferowałem swoje książki, bo piszę też literaturę sensacyjną. Jestem pisarzem. Tak przynajmniej lubię się o sobie myśleć. I zaproponowałem, będzie licytacja, więc już się pochwalę. Moje książki, oczywiście z autografem, z dedykacją imienną, ale też spotkanie, gdzie zrobię takie mini warsztaty pisarskie. Więc to jest mój wkład w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I oczywiście, Aniu, gdybyś potrzebowała jeszcze innej pomocy, to jestem do dyspozycji. Już jestem duży, mogę nosić ciężkie rzeczy. Dobra. Czy ja mogę jeszcze o jedną... Proszę cię bardzo. Tym osobom, które się spóźniły i nie miały okazji uczestniczyć w Pomocy Szlachetnej Paczce, chciałam powiedzieć, że jeszcze można. Można wejść na stronę szlachetnapaczka.onet.pl i tam zobaczyć, wpłacić na przykład jakąś kwotę, która dalej się przyda. Spieszmy się, bo Szlachetna Paczka działa właściwie przez cały rok. Przez cały rok, tak. Więc można na bieżąco pomagać i organizować Szlachetną Paczkę. Anna Traczewska, koordynatorka Szlachetnej Paczki w Onecie. Aniu, dzięki za wielką, ciężką pracę, jaką wykonałaś. Dziękuję.